Gdańscy milicjanci byli przekonani, że mają do czynienia z seryjnym mordercą. Ale ich intuicja na niewiele się zdała, bo pierwsze sprawy zostały umorzone. I pewnie pozostałyby na półce, gdyby nie to, że w 1980 roku morderca bardzo się uaktywnił. W 1979 roku mamy tak, w listopadzie jedno zdarzenie, w lutym 82, w maju 83 następne, w listopadzie następne, w grudniu następne, więc ta eskalacja tych zdarzeń jest ogromna. Choć oficjalnych informacji na ten temat nie podawano, to plotki o tajemniczym zabójcy krążyły po mieście. Była przecież psychoza, to był terror w województwie. Na kobiety idące z pracy czekali na przystankach mężowie, synowie, ojcowie. W grupach się poruszali. Moim zdaniem, z uwagi na sytuację polityczną, błędem było nie powiadomić społeczeństwa o tym, że grasuje. Bo już po trzecim zabójstwie wiadomo było, że kojarzyć to należy z jedną osobą. Trzeba było jak najszybciej wykryć i aresztować mordercę, który bezkarnie grasował już 8 rok. To było priorytetowe zadanie dla gdańskiej milicji. Na początku stycznia 1983 roku komendant wojewódzki powołał więc specjalną grupę operacyjno-śledczą do rozwiązania tej sprawy. Otrzymała ona kryptonim Skorpion. No, Skorpion dlatego, że atakował skutecznie, niespodziewanie i ze skutkiem tragicznym. Nie wiadomo, gdzie zaatakuje, nie wiadomo o jakiej porze. Także skojarzono to, że podobny sposób działa Skorpion, prawda, atakując bezwzględnie i stąd kryptonim Skorpion był. Maj 1983 roku. 19-letnia Jola K., jak większość ofiar Skorpiona, wracała wieczorem do domu. Morderca wypatrzył młodą, samotną kobietę w autobusie z Tczewa i szedł za nią już od przystanku. Wreszcie zrównał się z dziewczyną i zapytał, jak zwykle to czynił, czy nie ma ochoty na pieszczoty. Oburzona, żachnęła się i zaczęła uciekać. Skorpion nie próbował jej gonić. Zaatakował ją dopiero kilkaset metrów dalej. Upadła już po pierwszym ciosie młotkiem. Bezwładne ciało dziewczyny napastnik przeciągnął na łąkę i zaczął rozbierać. Kiedy kobieta nagle odzyskała przytomność, ponownie użył młotka. 16 razy. Właściwie tego grudnia 82 do maja 83 było raz, dwa przypadki zabójstw i chyba trzy czy cztery przypadki usiłowań zabójstw. I powiem, że każdy z tych przypadków był taki swoisty. Dawał nam ogromną nadzieję na to, że właśnie teraz, już teraz na pewno dostaniemy a to jakieś informacje, a to ślady, a to wyniki ekspertyz, a to coś, co nas przybliży do tego. Liczył się każdy trop. W jednej z pierwszych spraw w rzece nieopodal miejsca zabójstwa znaleziono narzędzie zbrodni.
Milicjanci mieli nadzieję, że to znalezisko może pomóc w ustaleniu sprawcy. W pobliżu znaleziono młotek w Raduni, prawda, owinięty w bandaż elastyczny. Kiedy rozwinęło się ten bandaż, ukazał się na druk ZNTK. Młotek ten jak gdyby był po renowacji, czyli nasunęło nam to, prawda, przypuszczenie, że sprawca ma związek z zakładem naprawczym taboru kolejowego. Niestety lista pracowników zakładu naprawy taboru kolejowego uprawnionych do pobierania młotków nie pomogła funkcjonariuszom w pracy. Jak się później okazało, brakowało na niej nazwiska niedawno zatrudnionego pracownika. Otrzymaliśmy do pomocy na każde nasze żądanie do dyspozycji pracowników dawnego ZOMO. Szeroko zakrojone działania, penetracja terenu, patrole, zwłaszcza jeśli chodzi o te pociągi wieczorowo-nocne jadące z Kościerzyny do Starogardu, do Tczewa. Tam na prawie w każdym pociągu jechał po cywilnemu bądź umundurowany patrol. Tysiące ludzi do przesłuchań, ustaleń i tak dalej. To wszystko myśmy robili, codziennie się rozliczali, co wieczór, że tak powiem, jaki jest urobek, co wiemy. To ciśnienie takie, co robić i jak, żeby nie. A może my pracujemy za słabo, a może za krótko, a może źle, a może, bo przecież te dziewczyny giną. Ogromne ilości papierosów, ogromne ilości tych petów, tych popielniczek, noce, dnie, właściwie to do domu człowiek jeździł tylko po to, żeby się no, może przespać, może wykąpać, zjeść, zobaczyć z żoną, dziećmi i to wszystko i z powrotem. No. Sprawdzano każdy ślad, ten związany z ZNTK, okazał się nieprzydatny. Próbowano więc dalej. Korzystano z pomocy milicyjnych psów, ale te gubiły trop. Gdy znaleziono rower, którym, jak zeznali świadkowie, jechał w pobliżu miejsca zbrodni nieznany mężczyzna, w prasie pojawiły się komunikaty z prośbą o pomoc. Wszystko jednak na nic. Nie było właściwie dnia ani godziny, żeby nie szukać obrazu psychofizycznego jego. Myśmy sobie go budowali nie tylko w wyobraźni, nie tylko wirtualnie, ale to było ściśle pisane, rysowane i ustawiane dokumentacyjnie, jak on wygląda od strony psychiki, co on umie, jak się zachowuje, co wie, jak postępuje, jak go przewidywać, a także od strony fizyki, ile ma wzrostu, ile waży, jak wygląda, czy rudy, czy łysy, czy cienki, czy gruby. No, do tego trzeba było się jakoś przymierzać. Wiadomo było, że Skorpion wybiera odludne miejsca, a także, że jest bardzo silny, bo często przeciągał ciała wiele metrów dalej, a raz nawet przerzucił kobietę przez mur. I jeszcze, że nie ma żadnych skrupułów, a widok ofiar nie robi na nim wrażenia. Lubił się posilić na miejscu zbrodni. Milicjanci znajdowali przecież nadjedzone ciastka, kanapki czy niedopitą śmietanę. Czy był sporządzony portret pamięciowy? Każda z ofiar mówiła, że jest to mężczyzna o chudej, kościstej twarzy. Wiedzieliśmy, że porusza się samochodem, no bo przecież tam były kradzieże samochodu. Jeżeli nie ma prawa jazdy, to przynajmniej posiada umiejętności poruszania się samochodem i uruchomienia samochodu bez kluczyka. Ustaliliśmy na podstawie włosa zabezpieczonego w Skarszewach, że jest blondynem i że posiada grupę krwi A.
i że nosi nietypowe obuwie. On nie wpadł na podstawie jakiejś jednej informacji, on nie wpadł, że go gdzieś tam ktoś za kołnierz przyprowadził, on nie wpadł na skutek, nie wiem, spowiedzi czy u księdza, czy nie zdecydował o tym przypadek, on został wykryty poprzez wyselekcjonowanie takiego sprawcy. W każdej selekcji potrzebny jest jednak łut szczęścia. Tu także w końcu pomógł przypadek, a główną rolę odegrały zwierzęta. Selekcja miała różne, powiedziałbym, no, warianty, a to wzrost, a to wiek, a to zachowania takie, a to inne, prawda? Notowani, rejestrowani w zbiorach policyjnych, milicyjnych. Wszystkie elementy jakby układały się w jedną całość, ale brakowało tego takiego ostatniej kostki domina, które by uzupełniło całość tego czynu, czyli elementu, który by bezpośrednio wskazał na niego. I bardzo często ci sprawcy przestępstw seryjnych wpadają właśnie przez coś, co byśmy w skali ich działania nazwali drobiazgiem. No i przyznaję, że dzisiaj na jakiejś tam chyba 77. pozycji jednej z list taki oto człowiek skojarzony z informacją zarejestrowaną u nas. Zdjęcie mieliśmy, no jak się przyjrzałem na jedno, na drugie, na jego rysopis, odpowiadał temu, którego żeśmy budowali. Do ostatecznego rozwikłania tej sprawy przyczyniło się pewne wydarzenie z wiosny 1983 roku na trasie Lubichowo-Starogard. Wiesława G., idąca na przystanek PKS około godziny 5 rano, została potrącona przez samochód marki Żuk, a potem napadnięta i okradziona. Nie był to pierwszy taki wypadek drogowy w okolicy, połączony z brutalnym napadem na kobietę, a sposób działania sprawcy jednoznacznie wskazywał na kolejne działanie Skorpiona. Milicjanci znaleźli porzucony w lesie samochód, a w nim nietypowe ślady. Oglądając samochód, stwierdziliśmy, że na pace znajdują się odchody świń, prawda? Że w tym czasie, w tej nocy dokonano kradzieży warchlaków, czterech warchlaków. Dokonano sprawdzenia i wykonano odlewy śladów na miejscu kradzieży warchlaków. Porównano ze śladami samochodu, tego Żuka, i stwierdzono, że to jest ten sam samochód. Zrobiono rozeznanie. W okolicznych wsiach ludzie mogli wiedzieć o sobie wiele. Także to, że ktoś wzbogacił się o kilka warchlaków. Wkrótce więc informacja o takiej osobie pojawiła się. To nazwisko zostało skonfrontowane z naszymi zbiorami. Okazało się, że pasuje. Zawołałem do swojego gabinetu jeszcze kolegę takiego, no bo rozpierała mnie ta niesamowita radość. Ja nie miałem wątpliwości, ale mówię: Waldek, przyjedź. Jak popatrzyliśmy w kartę, jak sobie wszystko uprzytomnił, jaka jest wiedza o nim.